Robimy dzisiaj prosty przygotowaniu piernik. Jest miękki od razu po upieczeniu, także możecie go zrobić nawet chwilę przed świętami. Polecam, bo jest wilgotny, mięciutki i przepyszny. Dokładną ilość składników znajdziecie jak zawsze w opisie pod filmem. Do garnka przekładamy masło, dodajemy cukier, przyprawę do piernika, kakao oraz miód. Całość podgrzewamy, aż wszystko się rozpuści, a następnie odstawiamy do przestudzenia. Zawartość garnka przekładamy do miski, dosypujemy mąkę, dodajemy mleko, dwa jajka, powidła śliwkowe, sodę oraz proszek do pieczenia. I całość krótko miksujemy do połączenia się składników, następnie przekładamy do keksówki o długości 30 cm, pieczemy do tak zwanego suchego patyczka w temperaturze 180 stopni około 45 minut, a gotowe ciasto lukrujemy. Polewamy czekoladą i dowolnie dekorujemy. Smacznego!